Cześć, właśnie dojechaliśmy na campsite, jesteśmy na Loch Conn, mamy już tutaj worek z drzewem na ognisko. Idziemy szukać naszego miejsca pod namiot. Numer 26. A, nasz numerek, idziemy, zobaczymy jak to wygląda. Idę zobaczyć. Czy dojdziemy od swojego namiotu nad jezioro, czy będziemy musieli chodzić na inną plażę, ale widzę, że kawałek miejsca mamy, także powinno się udać, ale błoto, a ja w białych adidasach. Nie, no fajnie, jakoś tam będziemy sobie dochodzić, z krzesełkiem można przejść. No i takie mamy jezioro. Ładnie to. Nic się nie zmieniło od 3 lat w sumie. No nie. Ludzie się kąpią w wodzie tam, ale ich nie będę nagrywać. Dobra, idziemy po namiot i będziemy się rozpakowywać. Wracam tymi krzakami. Mamy przygotowane już miejsce na ognisko. Drzewo, misa, ale... Nie mamy takiej tej kratki grillowej, jak kiedyś mieliśmy? Tak. Czy mi się wydaje? No, nie, mieliśmy rok temu, 3 lata temu. Trudno, będziemy musieli coś wymyślić. Coś się wymyśli. No bo tacki na czym postawimy? Idziemy improwizować. Idziemy po namiot? Tak jest. Tutaj jest mapa naszego całego campsite'u. My będziemy teraz w tym roku... O! Tutaj. A 3 lata temu bodajże, byliśmy tu, numer 22. Teraz muszę przestać ściemniać i muszę im pomóc rozpakowywać się. Idę trochę im pomogę, bo mamy tych rzeczy do zaniesienia trochę. A teraz zapytam się mojego męża, ile w tym roku zajmie jemu rozkładanie namiotu. Ostatnio mówił 15 minut, a teraz ile mówisz? A zajęło godzinę. Instrukcja kłamie. To ile? No, do zachodu dam radę. No jak jest 13? Nie no, myślę, że jest godzina. Godzinę, dobra, która jest godzina? 13.30. Kłamiesz. Nie, no bankon. No dobra, 13.30, zobaczymy czy do 14.30 będzie stał namiot. Ja mówię, że pewnie nie. Chociaż tym razem więcej czasu sobie dałeś. A kawałek Marcin? Powinno być easy. No. Czekaj, tylko nie zrób drugiego słupa. To jest najlepsza opcja w rozpoczywaniu, nie ma co ukrywać. Powiedz na wszystkim, o nie, jak tam idzie. Tylko, bo ja nie wiem, czy ja nic nie zrobiłam źle. Dobrze, dobrze. Bo nie dosięgniesz?
tym roku udało nam się namiot rozłożyć w ciągu 50 minut, także jesteśmy coraz lepsi z roku na rok. Jeszcze tylko zostało nam oczywiście dmuchanie materacy, takie tam przygotowania organizacyjne i możemy odpoczywać. Jak? W ciągu ilu rozłożyłeś namiot? 50 minut. Sam? Prawa. No nie, no gdzie? W większości. Już to czuję, kiełbaska. Idziemy nad jeziorko zobaczyć. Ciekawe, czy będzie puste to nasze miejsce, co kiedyś byliśmy. Jak będzie puste, to pokażemy, ale nie sądzę, bo... 22 chyba, prawda? Tak. Ale ładna ta ścieżka. No patrz, jeszcze nie przyjechali wszyscy, bo tutaj jest to miejsce takie jedno. A to nie, nie, my byliśmy chyba jeszcze na 22, następnym. Tak, na następnym. O, tutaj mają na przykład miejsce 23. Mają przygotowane też na ognisko i naprzeciwko mają taki piękny widok już nad samą wodę. Zejście na plażę taką maleńką, ale to już wystarczy. A my idziemy dalej i chyba też to miejsce jeszcze jest puste, co byliśmy 3 lata temu. Nie, to jest 23? To jest 22. A, no to tu byliśmy. Ta. Opatrz, te powalone kłody wywieźli, co by była myszka na niej. Ale pięknie. No i my tutaj byliśmy 3 lata temu. I mieliśmy też taki piękny widok. Blisko wody. Przepięknie, a nie było takich kwiatów, jak my byliśmy wtedy. Ale to było, kochanie, miesiąc prędzej. Miesiąc wcześniej, nie? Też tak. Mi się tak wydaje. Na pierwszy bank holiday. No i tutaj to fajne to zejście. Teraz tu mamy takie ciężkie zejście na plażę. Przez te krzaczory. Ale bliżej na parking i nie musimy targać tego wszystkiego. Pięknie. Jak woda? Cieplutka. Ciepła? Naprawdę. No i mamy tam odważkę, co wchodzi. Ciekawe, po ile sekundach wyskoczę. Moje fioletowe palce. Nie, woda ciepła, ale te kamienie najgorsze. Nie wzięliśmy żadnych butów do wody. Ale fajnie. Ale ten piasek jest taki nieprzyjemny. Mm-hmm. Jest taki młowaty. Od samego brzegu, wiesz. No ale nie, woda cieplutka w ogóle nie wykręca nóg. Tylko te kamienie takie. Mogliśmy jednak kupić te buty do wody. Ale jak ktoś ma ponton czy tą deskę taką do pływania, to super. Widok jest niesamowity. Dobra, jak dziewczyny napompują materacy, to po nie pójdziemy. Dobra. Teraz idziemy cały czas przez ten campsite i teraz idziemy tak górą przez lasek. Tu też są jeszcze miejsca namiotowe. Tu już w ogóle mają ludzie taką osobistą przestrzeń, bo te pola miejsca namiotowe są tak porozkładane daleko od siebie. To fajnie też. O, mhm. Tak jakby tam na takim, no, platformie, podest taki. Fajnie. A to jeszcze ludzie nie poprzyjeżdżali. Tak myślałam, że dzisiaj będą się wymieniać. Tak jak my. Prawda jest taka, że my byliśmy trochę prędzej na spuście, prawda? Tak. O, tutaj tak na górze mają kolejny. A tam. Miejsce 18.
Ja myślałam, że tutaj jest więcej tych miejsc namiotowych na górze, a tutaj jednak takie pojedyncze. I fajnie. To jest na mniejsze tak naprawdę. Tak, na mniejsze zdecydowanie. Bierzemy na górę. Tak. Jeszcze kawałek mogę nagrać, a dalej już są ludzie porozstawiani, to nie będę nagrywać. I tu jest właśnie to jedno miejsce, które nie ma tych takich gum pod namiot. I my tego miejsca nie chcieliśmy. A ciekawe, czy ktoś się zarezerwował. 17, a tu nie, to była 16 wolna. I tutaj na takiej trawie wtedy się rozwijają. No w sumie na górze to też nie mają ani mokro, ani nic. To ale my tak wysoko, jak to sobie byliśmy o pierwszy raz oglądać w ogóle, zanim się przyjechaliśmy, to było to mokro. A było? No to nie wiadomo. Dobra. Wyłączam, bo tu już są ludzie. Czyli mamy już cały zestaw na ognisko, grilla. Udało się załatwić Wojtkowi tą kratkę na szczęście. Dokupił jeszcze jeden worek drewna i będziemy mogli sobie dłużej dzisiaj posiedzieć. Przyszliśmy sobie teraz na plażę popatrzeć. Tak. Dzień dobry. Jajecznica dzisiaj na śniadanie? Tak, tak. Trzeba następnym razem pamiętać. Drewnianą łyżkę wziąć, nie tylko plastikową. I na grilla chociaż dwa widelce do obracania kiełbasek i mięsa. A my wzięliśmy same plastikowe sztuczce. O, ale... Niby wygoda. Nie widać, żeby się topił. Topiła już. Dobra, już jest prawie gotowa. Możemy rozkładać. Wszystko mamy ogarnięte i teraz jedziemy się przejechać po Loch Lomond. Odwiedzimy kilka fajnych miejsc. Ale tak konkretnie jeszcze w sumie nie wiemy, gdzie jedziemy. Nie, nie wiemy jeszcze konkretnie, gdzie jedziemy. Nie, jedziemy w świat. Dojechaliśmy na miejsce. I my będziemy szli tą ścieżką o tutaj. Nie, tędy nie. My idziemy dłuższą ścieżką. Co oglądasz? Historię. Historię. I co z niej wyczytałeś? Niesamowite historie. Niesamowite historie. Niesamowity to jest tutaj widok, a nie? Powiem ci, że jest. Idziemy dalej. O ile zaraz on nie spadnę. Dobrze, że umiesz pływać. No właśnie nie za bardzo umiem pływać, także wolałabym nie wpaść nigdzie. No chyba mi się uda zejść jakoś. Magiczne miejsce, magiczni my. O Wojtek. Podoba ci się na kempingu? Bardzo. Odpoczywasz trochę? Fizycznie nie. Fizycznie nie. Mentalnie tak. No mentalnie tak, ja też. Jeszcze dzisiaj sobie odpoczniemy. I jutro się zbieramy do domu. I cały dzień jeszcze w domu będziemy odpoczywać.
My już powoli kończymy nasz spacer i myślę, że naprawdę warto tutaj przyjechać. My tutaj jesteśmy już drugi raz, ale wcześniej byliśmy chyba jesienią i wydaje mi się, że o tej porze roku jest dużo ładniej, jest piękna zieleń i ten spacer jest naprawdę długi, bo chyba 7 albo 8 kilometrów. 8 kilometrów. Także jedziemy dalej. The people keep going to Tokyo. Moving us to Karikate. Proszę bardzo. It's not separating. No to do tego masz internetu, no już masz się nie. Ciepła woda. No to tutaj jest strasznie ślisko już i trzeba uważać, bo tu jest rozruch. No mówiłam tobie, jak wczoraj tam weszłam, to też mówiłam, że ten, to dno to jest takie mułowate. Tak, no ale powiem ci, że tu jest od razu, nie, tu już by miało od razu popaść, lekko, nie? Spokojnie. Tu nawet dna nie widzę dalej kawałek. Ale pływać chyba umiesz. No niby tak, ale wiesz. Bo ja nie za bardzo. Do pasa w dół wolałbym chodzić wolno. Też zaraz ściągam buty i wejdę zobaczyć tą wodę. Ale idę z drugiej strony, bo tam jest chyba dłużej płytko. Tak, bo tutaj można się poślizgnąć i spać grubo. Ale jest piękna pogoda. Ile mamy stopni? 24. 24, czyli jak na Szkocję to jest to maksymum. Środek lata. Środek lata. Tylko nie idźcie do mnie, bo nie będę uciekać. Cześć. Mogą udziobać? No co ci kaczka zrobi? Przestań. No nie wiem, no. Ja mam szczęście, ostatnio mnie udziobał. Pani jest bardziej odważna, nie? Panie są przeważnie bardziej agresywne. Co, koniec naszej kolejnej przygody. Spakowaliśmy się już, zostawiamy po sobie porządek. Ale w sumie nie żegnamy się z tym miejscem, bo jeszcze wrócimy pewnie tutaj nie jeden raz.